Witam was moi kochani w kolejnym odcinku z gry Planet Crafter i tak jak obiecałem dzisiaj zwiedzimy ten ogromny wrak. Mam tylko nadzieję, mam tutaj żelazo, mam butelkę wody, mam nadzieję, że starczy mi wszystkiego, że starczy mi wody i jedzenia, może coś znajdę po tam właściwie po drodze. No dobra moi kochani, dziękuję wszystkim za komentarze, za łapki, więc czas, abyśmy kontynuowali, to właściwie wody nie muszę teraz brać, kontynuowali zabawę. Gdzie ja jestem? A, dobra, wchodzimy do środka. Pierwsza skrzyneczka. I co mamy w środku? Uuu, piękne rzeczy. Piękne rzeczy już na samym początku. Dobra, rozbierz szczątki. Co to? O Jezu, tu będzie strasz. Tu będzie ogromna ilość rzeczy do zwiedzania. Ty czy się jak zawsze chyba nie otwiera już, nie? Dobra, co tu mamy? O ja cię nie mogę. Ale jakie rzeczy, zobaczcie. A co to jest? Zeolit. Uuu, coś nowego. Zeolit. Wow. Dobra. Tutaj się nie rozbiera. Teraz, żebym ja tylko wiedział. Teraz, zaraz. Przyszedłem z tędy. Poszedłem. Idę tutaj. Dobra. Tutaj wszystko jest pozamykane. Dobrze, to idziemy tędy. O, ja cię nie mogę. Kolejna skrzynka. Wszystko weź. O kurka, ja już jestem w niebo wzięty, to jest zalane. Oż ty. Kolejna skrzynka. Otwórz, ja cię już nie mam miejsca. Ja już nie mam miejsca. Już nie mam miejsca. Na nasiona, samorodek, o Boże, bo tego nie chcę. Tego nie chcę i tego nie chcę. A to, to i to wezmę. Dobra. No i tyle, nie? Ze zwiedzania wraku. Jeszcze obejrzyjmy, co tutaj jest. Wszystko jest zalane. Będziemy mogli pewnie pływać jeszcze, tak? Woda, którą mogę się napić. Okej. Tak, można pływać. Dobra, ale my wracamy, bo za chwilę umrę. Tlenu potrzebuję. Okej. O, ja cię kręcę. Widzieliście to. Tam jest tyle rzeczy. To w takim razie, czy ja mogę wybudować szafkę? Mogę. Buduję sobie szafkę, bo przerzucam wszystko, co mam do szafki. Biorę sobie tylko wodę. Ale tu jest naprawdę mnóstwo fajnych rzeczy. I ruszamy powrotem. Idziemy z powrotem. To nic nie było, nie. Teraz musimy wejść pod wodę chyba. To z tej skrzynki wezmę tą skrzynkę, te rzeczy, które tutaj zostawiłem, skrzynkę rozbieram, bo tutaj nic nie mogę rozebrać, tego nie. No dobra, teraz płyniemy w lewo. Tu jest jakaś skrzynka. Biorę wszystko. Skrzynkę rozkładam. Tutaj nie widzę, żebym miał jakieś nawodnienie. W sensie oddychanie. Dobra, tutaj widzę kolejna rzecz. Biorę wszystko.
Okej. Rozbierz podgrzewacz. Nie wiem, jak to z oddychaniem pod wodą. Wow. Ale co tu jest? O, jakieś kanały. O, w mordę. Czekajcie, czekajcie, żebym ja tutaj później z powrotem trafił. To jeszcze nie byłem tu. No to idziemy w tą stronę. Tutaj już nic nie ma. Otwórz to. Weź ten chip. Rozbierz. Kolejny. Fuzyjny. Kolejna skrzynka. Nie rozbieraj, tylko otwórz. No i co tutaj mamy? Nie mamy za mało rzeczy. To biorę. To biorę. Przypłynę później. Dobra. Teraz nie wiem, którędy. Tędy. O-o. Gdzie ja jestem? Czy to jest to miejsce, do którego ja wszedłem? Chyba tak. Dobra. Uff, już się bałem. Już się bałem. Wow. Kurka. Kolejna skrzynia wielka do wybudowania. Pyk. I trzeba przenieść wszystko znowu. Wodę zabieram. Wow, dobra. Idziemy na kolejne eksploracje. Dobra, tutaj już. Rozabieram to. Dobra, tutaj byłem. Tutaj ta skrzyneczka, dobrze. Biorę wszystko. Rozbieram. Tutaj widziałem wiadomość jakaś. Można? Przeczytaj wiadomość. Wziął miejsce Holender. Bramy. Weźcie, zatrzymajcie sobie, przeczytajcie. Ale za. Czy. Nie chcę tak pod wodą. No nie, no musimy to przeczytać. Dziś miała miejsce inauguracja kosmicznej bramy Warp. Budowa zajęła nam 2 lata. W końcu mogliśmy bez problemu dotrzeć do sektora Ezekiel Prime, ale razem z prób połączenia głównego reaktora. Wszystko poszło źle. Moc natychmiast spadła, wszystko reaktory, stabilizatory pękły i w ciągu kilku minut statek kosmiczny został w niewytłumaczalny sposób przeciągnięty przez najbliższą planetę. Próbowaliśmy wszystkiego, aby to naprawić, ale wydaje się, że nie ma nic do zrobienia. Cała załoga uciekła przez kapsuły ratunkowe. Wysłałem sygnał o niebezpieczeństwie. Idę teraz do mojej kapsuły. Co za strata, wszystkie te miejsca pracy zostaną stracone. Nie rozumiem, co się stało. To nie powinno się wydarzyć. Kolejny statek, tak? Miał jakiś tutaj jakąś brzydką przygodę. Niezbyt miłą. Otwórz reaktor, tutaj nic nie ma. Dobra. No, miał kolejny statek, się rozbił. Ta planeta jest, kurczę, coś przyciąga, ona jest przeklęta. Dosłownie, tak mam wrażenie. Słuchajcie, idę po tlen. Tutaj mogę jeszcze parę rzeczy przerzucić. To, 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 to. Następnie zabrać to, położyć to i zrobić kolejną skrzynkę. Czyli kolejny duży pojemnik. Pyk. No dobra. Uff, pić się chce, jeść się chce, a nie mam jedzenia ani picia przy sobie. Dobra, wchodzimy jeszcze raz. Po raz kolejny do tej wody. Teraz idziemy w tą stronę i płyniemy zobaczyć, co jest tutaj. Jakaś skrzynka leży. Weź wszystko. Rozłóż. Ale co teraz?
Tu jest tylko wyjście. Nic więcej. Czy nie widzę nic więcej? To tak wygląda, jakby tylko była jedna. Tam tylko do skrzynki można było się dostać. No coś mi tutaj to... A to? Czy tu byłem? Chyba tak. No tak, no tu byłem. Jest wyjście. Dobra, jeszcze raz. Idziemy po raz kolejny. Tutaj skrzynę... latarka działa przecież. Po tlen. O Boże, co ja zrobiłem. Dobra, jeszcze raz. Skrzyneczkę postawimy. Spuszczmy do niej wszystko oprócz tego. Ok. No, pić się chce. Picie pójdzie w górę całe, ale jak z jedzeniem? Chyba pójdzie w górę całe. Jeszcze raz, ostatni raz biegnę w to miejsce. Zobaczyć, czy aby na pewno nie ominąłem. Tej. Słuchajcie, no to płyniemy dalej prosto przed siebie, tak? Płyniemy, tutaj nic nie ma. Teraz tu. Nic nie widzę. To jest koniec, nie? Nic u góry też nie ma. Tutaj nic nie ma więcej. Więc wracamy. Chyba, że coś pominąłem, ale raczej chyba nie. To chyba wszystko w tym wraku. To chyba wszystko w tym wraku. Tutaj coś jest? Nie. Napiję się wody. Czyli tak z wodą nie jest tak źle, jak mogę pić z jeziora teraz, bo mam ten filtr. Czy tutaj... Tutaj już byłem. Dobra. Jest... Sio, wszystko. W takim razie... Tam na górę nie można wejść. Nigdzie? Wiecie co, weźmy jeszcze tlen. Na moment. I chodźmy dookoła tej konstrukcji. Zobaczymy, czy ja jeszcze mogę gdzieś wejść. Czy jeszcze jakaś złota skrzynka na przykład leży gdzieś. Tutaj nie ma nic. No bo fajnie by było, jakby jeszcze tutaj gdzieś można było z drugiej strony wejść. No bo tu jest jeszcze mnóstwo rzeczy. Ale nie widzę. Pod wodą? Co tu mamy? Co to jest? Magnes. Tutaj pod wodą nic nie ma. Krzem. Nic nie ma. Jeszcze, no patrzałem, ale no zobaczmy jeszcze tutaj. Bo tutaj coś może ewentualnie być pod wodą, może. Ale chyba nie. Tutaj nic nie ma. Tutaj nic nie ma. Znając trochę grę, to wiemy, że jest raczej jedno wejście i... Jak nie można wejść nigdzie indziej, to że nie, no nie ma innego wejścia wtedy. Szkoda, bo tutaj taki dosyć duży teren. Jakby tak było można wejść... Wybaczcie. Jakby było można wejść do niego, to by było super, ale nie widać nigdzie wejścia. Także tutaj no nie ma nigdzie. No trudno. Dobrze, ale mamy przynajmniej tą bazę już ogarniętą. Czyli tą bazę, ten wrak.
Dobra, w takim razie ja będę musiał tutaj, moi drodzy, przebiec się wiele razy po te wszystkie cuda, ale mamy takie rzeczy jak nowe, były jakieś nowe, właśnie jak zeolit, więc tak, to biorę, na pewno biorę super aloje, siarkę mogę wziąć, super to, ja mogę też wziąć pręcik sobie wezmę, mogę to sobie wziąć, osm, zawsze mogę iść po osm, to zobaczmy co jeszcze tutaj mamy, pręciki, no i będę musiał tutaj przybiec jeszcze raz. Co tu jeszcze mamy w tej szafce? O Jezu, za dużo rzeczy. Dużo rzeczy. Dobra, weźmy na razie uranium. Razy 4. I słuchajcie, spadam w takim razie po nocce do domu. Teraz którędy? O kurka, ja zapomniałem, że to będzie tam, w tamtą stronę. Że nie wziąłem sobie. Nie mam radiolatarni nigdzie. To są kaniony, tak. Czyli bym musiał przejść inaczej. Tylko skała. Jest jakaś skrzyneczka, proszę, proszę. Otwórz. Kolejny chip. O Boże. To bym zostawił. Bym upuścił. Może to. Wezmę chip. To tu włożę i to podniosę. Dobra. Uff, jesteśmy w domu. Ach, dobrze. Więc tak, żelazo pełno. Żelazo pełno. Tutaj mam tkaniny i to akurat. Jedzenie sobie zaraz zjemy. Wodę się napijemy. Właściwie mogę... Mogę pić z jeziora, ale też mogę przecież łyknąć sobie butelkę wody. Zjeść sobie jedzenie. I podkładać wszystkie teraz pierdołki, które mamy. Tutaj mamy krzem i glony. Tutaj mamy dużo tego. I też roślin. I buty zręcznościowe, które trzeba by było w jakiś sposób zutylizować. Dobra, o ja cię kręcę. Pełno tego wszystkiego. Okej. Okay. Zobaczmy sobie w takim razie, co te chipy w sobie kryją. Recykler. No i proszę bardzo. Taki recykler możemy zrobić już sobie. Narożnik przedziału mieszkalnego. Pięknie. I mikrochip, prędkość wydobywania T3A. Czy ja mam... T3 mam. To akurat mi nie jest potrzebne. Ale narożnik budowy, świetnie. Dodatkowa rzecz, recykler. To mnie bardzo interesuje, ten recykler. Jak się go robi? Recykler. Dwa mikrorozbiórki, mikrochipy i trzy superaloje. Ej, to nie jest trudne. To nie jest trudne. Mikrochipy, rozbiórki ja nie mam, ale miałem tutaj wydobycia tylko. Ale to będzie można... mikrochipy, rozbiórki zrobić. Chyba to nawet w tej maszynie się robiło. Czyli krzem i magnes razy 3. Krzem i magnes razy 3. Krzem raz, dwa, trzy. Magnes, którejś z tych skrzynek był jeszcze tutaj chyba tak. Raz, dwa, trzy. Więc mamy... Zaraz. Co ja robię? To potrzebuje dwóch mikrochipów rozbiórki, a nie trzech. No właśnie. Czyli raz. I dwa. Czemu ja mówiłem razy trzy? Nie mam pojęcia. Dobra, mamy dwa mikrochipy rozbiórki. Teraz trzy superaloje, które gdzieś tutaj... wrzuciliśmy. Raz, dwa, trzy. I mamy recykler gotowy. Wydaje mi się, że on będzie duży, więc będzie trzeba go gdzieś tutaj postawić. Może tutaj nawet.
Recykler. To jest malutkie. To jest malutkie, to się postawi w budynku. Ej, to świetnie, to nawet tutaj zaraz, o zobacz. No może nie tutaj akurat, ale tak się gdzieś udało. No gdzieś blisko najlepiej, ale tutaj, tutaj tak średnio teraz to. Chyba, że tutaj przy wejściu. O, i tutaj dojście mam. Tutaj prądu zabrakło. Ile to bierze prądu, nie wiadomo. Wszystko nam się. Ten recykler, chyba że go przeniosę. Zasilanie pojawiło się z powrotem, więc musimy zrobić znowu kolejny reaktor jądrowy. Wybuchowy proszek, 3 butelki wody, stop metali i 3 pręty. Trzy pręty. Teraz nie to. Jedno tylko. Raz, dwa, trzy. Wybuchowy proszek ja miałem, ale coś z niego zrobiłem chyba. Przeglądne skrzynki jeszcze raz wszystkie. Wybuchowy proszek się robi w takim razie u góry. Chyba tutaj. Nie tutaj. No to w laboratorium. Robi. Z dwóch siarek i irydu. Dobra. Ale się nabiegam. Dwie siarki i iryd. Dwie siarki i iryd. To nie tu. Nie tu. Dwie siarki. Mam iryd? Ojoj. Jeden. Och. Dobra, dwie siarki iryd idziemy postawić jeszcze. Kolejny. O, mam już trzy reaktory tutaj, widzę. Kolejny reaktor posadzimy. Dobra. A, wybuchowy proszek jeszcze. Rakieta rozsiewająca nasiona. Wow, tu się takie rzeczy dzieją w tej grze. Dobra, wybuchowy proszek. Mamy. Czy teraz mogę postawić kolejny reaktor? Mogę. Dobra, to tutaj sobie szczelimy kolejny reaktor. Pręt uranowy. A ja mam pręt irydowy. O Boże. O, niech to. Pewnie już w komentarzach się śmialiście ze mnie. Dobra, czyli ja potrzebuję mnóstwo prętów. O, ja cię nie mogę. A ja tego irydu 9 potrzebuję, nie? Ja to zostawiłem w tamtym. Tak. No dobra. Wiecie, że muszę w takim razie jeszcze. O, nie, tu mam jeszcze trochę, ale i tak nie będę miał takiej ilości irydu. Potrzebuję 9. Zostaną mi 4. Czyli nie dam rady zrobić. Okej. I 4 mi zostały, no. Niedobrze. 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 W takim razie na pięterko. To jest moja taka... Nie tu. Ja muszę chyba sobie postawić kolejną skrzyneczkę. Szafeczkę. Wiecie co? A może właśnie postawię sobie skrzyneczkę do rzeczy, z jednego nawet się robi, do rzeczy, które w tym momencie zrzucam na moment tylko.
To ja to wszystko mogę tu zrzucić. Mogę. Nawet jedną wodę. To są rzeczy, które ja będę używał do chowania na krótką chwilę. Ok, moi drodzy. Ja robię cięcie i biegnę w tamto miejsce. Tam daleko, po te moje rzeczy, które zostawiłem w skrzynkach. W takim razie widzimy się za moment. Co ja tutaj znalazłem? Zobaczcie, ukryte, tutaj gdzie są aluminium często, zeolit znalazłem. O! To jest też on tutaj? Bardzo ciekawe. W takich miejscach. No, przyznam się, że nie spodziewałem się, że go tutaj znajdę. Myślałem, że w jakimś innym biomie będzie. No proszę, proszę. Dobra, świetnie. Słuchajcie, biegnę dalej po swoje rzeczy, które trzymam w szafie, przy tym dużym wraku. Dobra, słuchajcie, jestem już w bazie. Przeniosłem prawie wszystko, tam jeszcze zostało mi parę rzeczy. Dostałem właśnie wiadomość i kurczę, wiecie co, spójrzcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem uranów, a potrzebuję 9 na jeszcze jeden pręt. No niestety. 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 No nic, na razie ten uran tutaj schowię. No trudno, niech tutaj sobie leży. I dostałem wiadomość. Dostałem przed chwilą jakąś nową wiadomość. Więc przeczytajmy. Mamy dwie, Rayleigh i skazany. Udało mi się przemycić więcej informacji. Przeczytałem, że masz większe szanse na sukces, jeśli zbudujesz swoją bazę na wysokości. Nie wiem na razie dlaczego, ale jeśli uda ci się wystarczająco ogrzać planetę, niektóre jaskinie powinny stać się dostępne, gdy lód się stopi. I ostatnia rzecz. Możesz komunikacji przechwycona wiadomość. Skazany jakiś inny napisał do mnie. Do kogo otrzyma tę wiadomość? Jestem Planet Crafter, wysłanym na planetę Migoria 3. Jeśli ją otrzymasz, oznacza to, że jesteś blisko. Może także jesteś rzemieślnikiem planety. Pogoda jest okropna i kończą mi się zasoby. Na tym jałowym świecie nie ma wystarczająco dużo, aby go terraformować. I nie wiem, dlaczego to wybrałem. Śmierć byłaby przyjemniejsza niż to piekło. Jeśli ktoś mi może pomóc, proszę. Czyli mamy innych skazanych, tak samo jak ja. Ciśnienie, kurka, nie robi się w ogóle. Ciepło też tutaj. Ja się obawiam, że jak tyle zacznie rzeczy zmieniać dookoła, to mi, kurczę, ta moja... karta graficzna nie wytrzyma tej grafiki tutaj zmieniającej się, z tych zmieniających się rzeczy. No dobra, nieważne. Słuchajcie, moi drodzy, jeszcze jedna rzecz. Pomyślałem sobie, bo biegałem właśnie koło, przenosiłem te rzeczy i pamiętacie kanion? On się wypełnia wodą. A tam był jeszcze wrak jakiś. Już to pamiętam, ja byłem w tamtym wraku. Ja nie wiem, czy ja mam zbudowane do oddychania to miejsce, ale chyba pobiegnę jeszcze raz tam. Krzem gdzieś był tutaj, jeden. I tytan, nie? Dwa tytany. Sprawdźmy. Trzy żelaza, dwa tytany i krzem. Dobra. Biolaboratorium, narożnik. No świetnie, świetnie. Biodom? Tutaj biokopuła. Nie wiem, czy to jest to samo, czy to jest inny tier, ale to... No nieważne. Słuchajcie. Ja biegnę jeszcze, w takim razie, zanim skończę ten odcinek, do... O Boże, jak to się wszystko sypie. Do kanionu. Pić mi się chce. Jeść mi się chce. Dobra, napiję się z jeziora. Do kanionu biegnę. I zobaczymy, czy tam... Jest możliwość jeszcze. Eksploracji tego terenu. Zobaczcie, dotarłem do kanionu. Jak pięknie. Ja muszę tam zejść. Bo on się faktycznie wypełnia wodą. Gdzieś są liany wszędzie. Tam mieliśmy możliwość. Tutaj nie ma fall damage. Możemy spadać.
Jest! Jest! O kurka! Ale mi życie spadło. Niedobrze. Full damage jest. Tutaj też jest wypełniony wodą. Biegniemy do tej... Tam na końcu jest jakiś wrak, bo pamiętamy, byliśmy tam. Ja nie wiem, czy tam mam do oddychania postawione. Jeżeli tak, to świetnie. Jak nie, to szybko postawimy. Nie mamy. Więc na szybko postawimy sobie miejsce do oddychania. Biczki. Uff. O, dobrze. I zwiedzamy. Tu jest skrzynka. Tu jest jakaś wiadomość. Co to jest? Co to jest? Chip jakiś. A tego nie mogę? Weź wszystko. Tu jest coś jeszcze. Otwórz, nic nie ma. Rozłóż. Jest jakaś wiadomość? Przeczytaj. Prywatny czyściciel cel misji rekonesans. Niezwykła liczba statków różnych kompanii zniknęła w sektorze Izithial Prime. Udaj się tam, wykonaj rekonesans. Podstawowy cel, zbadaj sektor, znajdź powody znikania statków. Cel drugorzędny, znajdź i zgłoś obecność wrogiego życia. Zidentyfikuj rozbity statek i zgłoś go do odpowiednich korporacji. Zapisuj lokalizację wszystkich znalezionych towarów. Więc ci polecieli, bo tutaj znikają statki. Taką mieli misję. Na tej planecie. Ale i nie wiadomo, co jest przyczyną znikania tych statków. Że się tutaj statki rozbijają. Kurczę, jedzenie. Umieram. Ja muszę coś zjeść i to szybko. No i to szybko. Dobra, moi drodzy, tutaj się będę z wami żegnał. Ja wracam do domu, do bazy, aby się najeść. Napić się można? Można. Bo mam nadzieję tylko, że Jezusie, już mi brakuje słów. Zaczynam panikować. Że zdążę do tej bazy dobiec, zanim zginę. Bo z jedzeniem to umie krucho. Kurczę, ale że jest full damage, tego nie widzieliśmy. Dobra, moi kochani, dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że on się wam spodobał. Jeżeli tak, moi drodzy, to pięknie. To zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie zachęcam, zapraszam do tego. Jeszcze sobie popatrzmy. O, taka miniaturka piękna. Na koniec i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Pa, 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 pa.